Chciałbym się dzisiaj zająć sprawą, która przez wiele dni bulwersuje opinię publiczną w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Chodzi mianowicie o aresztowanie działaczki LGBT Margot. Te moje refleksje chciałbym zatytułować Aresztowanie Margot, a sprawa Polska, czyli polityka w służbie ideologii. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę zrobiła Margot i dlaczego aktywiści LGBT reagują na agresję w przestrzeni publicznej. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna, bo jesteśmy bombardowani różnymi interpretacjami tego wydarzenia. Oficjalną wersją policji, wykładnią oficjalną, uroczystą ministra sprawiedliwości, prasa prawicowa bardzo szeroko komentuje zarówno działania policji, jak i słowa ministra sprawiedliwości, który mówi o jakimś bełkocie lewackim, mającym swe źródła w marksizmie i tak dalej, i tak dalej. I z drugiej strony mamy reakcje bardzo żywiołowe środowisk LGBT i po prostu ludzi, którzy chcą, by Polska należała do kręgu cywilizacji zachodniej, by będąc członkiem Unii Europejskiej przestrzegała elementarnych praw, jakie obowiązują w tych krajach, mając konstytucję również demokratyczną, by ta konstytucja gwarantująca prawa wszystkim była przestrzegana. I dopiero w tym kontekście możemy szerzej i głębiej zrozumieć z jednej strony działanie policji inspirowane zresztą wyrokiem sądowym i z drugiej strony oburzenie tych wszystkich, którzy łącznie z prezydentem miasta Warszawy Rafałem Trzaskowskim, którzy wyraźnie z tymi działaniami się nie zgadzają. Więc ważne jest, żeby przypomnieć, że zarówno działania, które mogą być oczywiście kontrowersyjne, które mogą podlegać karze, tak jak wszystkie działania, które naruszają jakiś porządek społeczny, ale ważne jest, żeby w tym wszystkim po pierwsze rozumieć takie działania, rozumieć powody, które sprawiają, że niektóre osoby zachowują się agresywnie. Nie są to powody błahe, bo chodzi o systematyczne naruszanie godności ludzkiej, systematyczne używanie mowy nienawiści pod adresem osób, konkretnych osób mających swoje twarze, swoje historie, swoją wrażliwość i te osoby w świetle elementarnej refleksji humanistycznej, ale również zapisów prawnych, mają prawo do szacunku, do poszanowania ich praw. Te osoby są krzywdzone, są dyskryminowane, są wyraźnie marginalizowane w przestrzeni publicznej i dlatego czasem posuwają się do gestów, które mogą bulwersować, ale jednak są wytłumaczalne właśnie w tym szerszym kontekście. Otóż co takiego zrobiła Margot? Otóż przy użyciu noża zniszczyła furgonetkę oblepioną właśnie takimi hasłami łączącymi LGBT z pedofilią, wyrażającą obraźliwe hasła pod adresem mniejszości seksualnej. Doszło przy tym również do zniszczenia samochodu, poturbowania kierowcy. No to wszystko, co znamy z opowieści właśnie policji i ministra sprawiedliwości.
Nie chcę pochwalać tych działań, jednak rozumiem, że jeśli nie ma innej możliwości, jeśli prawo nie dostarcza narzędzi obrony przed ponawianą agresją słowną pod adresem tych grup, wydaje mi się, że w takim kontekście można przynajmniej ich rozumieć, frustrację, niezadowolenie, a nawet wściekłość takich osób jak Margot i ci wszyscy, którzy się za nią ujęli. Po prostu to, co powinno być zadaniem służb porządkowych i policji, czyli właśnie usuwanie z przestrzeni publicznej źródeł nienawiści, jeśli tego organy porządkowe, policja, straż miejska tego nie robi, no to wydaje się, że w takich sytuacjach nawet takie gesty podyktowane rozpaczą są wytłumaczalne. Czy powinny być chwalone? Na pewno nie. Czy powinny być karane? Owszem, ale powinny być karane w sposób proporcjonalny do popełnionych wykroczeń. Jest to o tyle ważne, że w polskiej przestrzeni publicznej obserwujemy od wielu lat nasilenie działań agresywnych grup skrajnie prawicowych, faszyzujących, czy zwyczajnych chuliganów, zwykle kojarzonych z jakimiś wydarzeniami sportowymi. I ze strony państwa, ze strony policji nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak brutalnymi działaniami, jak w wypadku właśnie wspomnianego aktu wandalizmu, jakiego dopuścili się niektórzy aktywiści LGBT. Więc wydaje mi się, że tutaj ten rodzaj działań nie powinien się spotykać z takimi brutalnymi działaniami ze strony policji, ze strony sądu. Zresztą warto przypomnieć, że sąd nakazał aresztowanie Margot dopiero w drugiej instancji, po ponowionej interwencji prokuratury. Więc już tutaj sprawa budzi podejrzenie, że nie jest to tylko sprawa ochrony porządku publicznego, ale jest to właśnie motywowane głęboko i ideologicznie. I dlatego to budzi mój, nie tylko mój zresztą, głęboki niepokój, jeśli urzędnik państwowy sprawujący określoną funkcję zaczyna ją używać i nadużywać do realizacji jakiegoś projektu ideologicznego. I jeśli przy realizacji tego projektu ideologicznego cierpią konkretne osoby, to trzeba tutaj wyrazić swoją niezgodę, swój sprzeciw wobec tego typu działań. I wydaje mi się, że to, że międzynarodowa wspólnota akademicka, różne organizacje pozarządowe ujmują się za Margot, to, że opozycja polityczna również staje w obronie tej działaczki, to jest dobry znak, że demokracja w Polsce będzie obroniona. I z naszej strony, również ludzi zaangażowanych w edukację, w media, powinniśmy zrobić wszystko, żeby pomóc ludziom rozumieć, dlaczego dochodzi do przemocy w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim zrobić wszystko, żeby osoby nie były dyskryminowane, nie były stygmatyzowane tylko dlatego, że reprezentują na przykład odmienną orientację seksualną. Państwo powinno ich wspomagać, kościoły powinny ich ochraniać przez swoją religijną wrażliwość, a nie solidarnie sprawiać, że pewne grupy czują się zaszczute, wykluczone i marginalizowane.